Wiara Lecha weszła w nowy sezon z drzwiami i zapewniła fanom poznańskiego futsalu prawdziwy spektakl na inaugurację. W minioną sobotę klub założony przez fanów niebiesko-białej drużyny piłkarski oficjalnie zadebiutował na poziomie pierwszej ligi futsalu. Pomimo statusu beniaminka, drużyna w letniej przerwie została wzmocniona, a do zespołu trafiło wielu nowych zawodników, którzy zdecydowanie deklarowali, że ich celem jest walka o ekstraklasę. Ambicje futsalistów nie wystarczyły jednak, by wejść w pierwszy mecz dobrze. Mimo licznych wzmocnień w off-season, spotkanie nie układało się od początku po myśli zawodników Wiary Lecha. Doping kibiców, myślę, nasz trochę sparaliżował na początku. Zwykle dużo chłopaków z nas nie grało przy takiej publiczności. Wenecja nie przestraszyła się swoich rywali i dominowała od pierwszego gwizdka, seryjnie zdobywając kolejne bramki. Gospodarze próbowali rewanżować się swoim rywalom w ataku, ale ich sytuacji nie poprawią nawet gol samobójczy Maksyma Panasenki. Do przerwy Wiara Lecha przegrywała aż 1-4 i wydawała się być wtedy na straconej pozycji. Troszeczkę widać było stresu u chłopaków tym inauguracyjnym meczem. W szatni skorygowaliśmy pewne rzeczy, tak? Powiedzieliśmy sobie, że już ten stres za nami, więcej trzeba odwagi w poczynaniach i to było wyraźnie widać. Po wznowieniu gry przewaga Wenecji zaczęła drastycznie topnieć, a Wiara, jak nazwa klubu wskazuje, nieustannie wierzyła w swój sukces. Lechitów mentalnie nie była w stanie skruszyć nawet początkowa piąta bramka dla przeciwników i zdołali nie tylko przekształcić wynik 2-5 na 5-5, ale też nawet wyjść na prowadzenie, strzelając gola na minutę przed końcem spotkania. Dla kibiców Dumy Wielkopolski była to wymarzona sytuacja i zapewne liczyli, że będzie to ostatnia stacja, na której szalony rollercoaster emocji wreszcie się zatrzyma. Los miał jednak inne plany i ekipa z Mazowsza wyrównała stan meczu po golu w ostatnich 20 sekundach spotkania. Wyraźnie opadliśmy z sił, bo daliśmy z siebie dużo w pierwszej połowie i myślę, że dlatego drużyna z Poznania nas dogoniła. Więc koniec końców chyba jesteśmy zadowoleni z tego remisu, bo jednak uratowaliśmy ten jeden punkt. Spotkanie przyniosło ogrom emocji i skrajnych opinii. Zdecydowanie najwięcej żalu mógł mieć w sobie szkoleniowiec Wenecji, Piotr Lichota. To właśnie jego drużyna w nieprawdopodobnych okolicznościach dała sobie wyrwać 3 punkty. Niestety druga połowa w naszym wykonaniu była fatalna. Jeżeli będziemy tak grać, nie będziemy zdobywać punktów, a zależy na tym, że te punkty zdobywać, tak? Znowu z drugiej strony cieszy to, że z wyniku 6-5 udało nam się wyrównać w końcówce na 6-6. To cieszy, ale tak jak powiedziałem, niestety niesmak pozostaje. Inauguracja sezonu w stolicy Wielkopolski pokazała, jak istotna w sporcie jest walka i wiara w zwycięstwo do samego końca. Obie drużyny podzieliły się punktami i mogą odczuwać po tym spotkaniu mniejszy bądź większy niedosyt. Ale w ostatecznym rozrachunku to dopiero początek sezonu i ani gospodarze, ani goście absolutnie nie są na straconej pozycji w dalszych zmaganiach o futsalową ekstraklasę. Kolejne spotkanie Wiary Lecha odbędzie się w Gnieźnie 6 października o godzinie 17:00.